We w sobotę wieczorem mieliśmy iść na minięte imieniny do sąsiada, co wprawdzie ma na imię Ludwig, ale pozywają go Eda Katana, bo nosi ino szerokie jaki, a we w nerwach cięgiem podciąga pory i wiewo kataną. Już w piątek Frunzka nakręciła sobie głowę na kudloka, a teraz wysiekła się we dychtowną suknię koloru kawa ze zmlekiem, ino na nogach miała paputki, bo to Edy aby po schodach, więc po co się darmo wyćwierzać i we wczewikach umęczyć. Jożem się oblekł we w kluft, taki więc pieprz i sól, nie? Co żem go se lajsnął niedawno, no najwyżej 10 lat temu. Dobra materia, bigiel jeszcze od pierwszego prasowania otrzymał, a mole ino przy obrębie lewe nogatki zaczął pory japać, nie? Trzewiki zawdziałem 3 razy szyte, co że mnie zaro po wojnie wymarł ze z Unry, aby roz je miałem nasie, a drugie takie same mam jeszcze stojeć. Prezent dla Edy tyżmy już mieli, szklanną rybę do postawienia kolejnych szkarupów, nie? Albo na telewizor, albo gdzie tak. Już od godziny byliśmy uszykowani, kolacji nie jemy, bo kto by to widział przed imieninami, nie? Siedzimy po ciemku, bo szkoda na darmo świecić, telewizora też mi nie knypsli, bo i tak pewno z nowych bydło dają. Czekamy. Było jeszcze puro 3 kwadranse do zamówionej pory, jak przyknają się Solizjant, Eda i Pado, Frunzka, Maryk, Dalia, chodźcie do góry. Ale po co tyle zachodu, Frunzka, na to? Te ziepko czasu to jeszcze spiłujemy bez jedzy, nie Maryk? Się głupio nie stalujcie, no dali do góry. Maryś mi pomoże ze zgrotami, a jedzenie i tak już odżałowane. Skoro no tak, mówi Frunzka, to pójdźcie sąsiedzie, dejcie sznupki i wszystkiego dobrego na imieniny. A tu mocie szklanną rybę na prezent. Poszliwy. Ślubną Edy tetrała coś we kuchni, Frunzka uczapluła się na ryczuszce, a my ze z Edą rozciągnęli okrągły stół, przykryliśmy go obrusem, taką firaną, nie? I zaczęliśmy nosić krzesełka zgromadzone we sypialce, żeby zdążyć przed przyjściem pamuły i znajomków. Jak już wszystko było gotowe, Eda jeszcze raz ciągnie mnie do sypialki i pokazuje na nowiutyńką witrynkę, co ją miał tam stojeć. No grot był elegancki, na wysoki połysk, półki ze szkłym były jeszcze puste, ale na wierzchu stojął z lekutko hejbniętą do góry głową porcynelowy rogocz. No, mówi Eda, no może być, ona to ujdzie we w toku. Po ustawie jeszcze ziepko szkarupów na półki i już na początek naszą rybę. No zgadnij, Maryś, daj za to don. Za rogocza czy za witrynkę? Razem ze zrogoczym. Ja wiem. No, ale tak zgadnij, no ile? Ze 30? Oddy tam 50 bez 300 złotych. Ale ze zdowozem, prościuteńko, ze swarzędza. Szkoda ino, że nie wnijdzie do jadalki, bo by goście zobaczyli. Sama nie wnijdzie, chyba żeby my ją wnieśli, jona to. A tu słyszymy dzwoninie po dzwonku. Wali famuła, pokazało się, że już 30 minut czekali na schodach, ażeby nie przyjść przed czasem. Tero dali Edy prezenta w pudełkach i papiurach i zaczęli patrzeć za jedzy, nie? Rychtyk z pucli całkie słodkie, jak Eda woła mnie do sypialki. Nalywo mi na posztek, z ty schowany przed wiarą i powiada, zobacz. A na witrynce nie wiem, jeżeli mi zaczęło już dwoić i troić, ale przy tej naszej stojało kole 6-7 szklannych ryb. Widać całko fabuła kupowała prezenta we w tym samym składzie, co jo. No mówię wam, mebel wyglądał istno akwaria. I no ten rogocz u góry. Minęło trochę czasu. Imieniny rozwijają się normalnie. Ślubno Edy wuchty jedzy. I no wnosi, wiara pierdoły opowiada. My skoczyliś fabuły berbele pociąga. Wszyscy się wygodnie porozpinali. I no Eda został we wesce, że niby gospodarz, nie? Nagle Solizjant szczypie me we w mankiet. Marych, jak nie? Ktoś to my witrynkę do jadalki. Niech wiara oglądnie. Pewnie cierpicie, wrzasła Frunzka. Usiądźcie się o chlapusy jedne ze z nami. Maryk, ja ci powiadom, nigdzie nie idziesz. A ty mi tam pobręcz. Ja i na to odważnie, żeby se poruty przed wiarą nie robić. I idę, nie?
Trochę my się przy tej robocie skataili, bo grot ciężki jak diaski, a balansę trzeba trzymać, bo ryby na półkach i rogocz u góry i nota w siele rotają. Przeknaili my witrynkę nad gierami gości i już my chcieli postawić ją na podłogę, jak rogocz przekipnął się i sprys na dół. Jak my rozwarli oczy, frunzka aż modrokowo na kalafie postawiła zwierza na miejsce, był cały i nie napęknięty, ino bez rogów. Eda, ty się nie martw, w bunkłym teraz będziesz wiarze mówił, że to jest łania i nikt się nie kapnie. Wszyscy zaczęli się chichrać, aby ta moja od drzwiów zaskrzeczała: Marych, do domu, ale w tej chwili, i wyszła. Zostałem. Przecież nie będę se robił poruty. Bawili my się do białego berbeli poszło, że szkoden godem, a jak wychodziłem, na schodach Eda się pyta: Masz strach iść do chaty? Ja strach? Chyba cię rąbię, bąkłym niepewnie. Zresztą mam dla niej prezent na przeprosiny, szklanną rybę. Dobrze, że wczoraj kupiłem dwie.